Wraz ze mną Bartosz Jaroch, zwycięzca plebiscytu na zawodnika miesiąca sierpnia. Dodam tylko, że twoja bramka z Katowic również zwyciężyła w głosowaniu kibiców. Powiedz, jak podchodzisz do takich lokalnych sukcesów internetowych wśród naszych fanów? No zawsze to jakiś jest fajna sprawa i dziękuję kibicom wszystkim za oddane głosy. No i co, no tylko nic, tylko podtrzymać tą jakby dobrą serię do strzelania bramek, ładnych bramek i oby co miesiąc tak było. No i z pewnością dorzucić coś w Olsztynie, bo teraz główny nacisk to zainteresowanie zarówno wasze, jak i też kibiców wykierowane jest właśnie na ekipę z Olsztyna, do której udajemy się w poniedziałek, by rozegrać istotne spotkanie z punktu widzenia wyglądu tabeli, ale przecież tych nieistotnych po prostu nie ma. No tak, każde spotkanie jest ważne i z takim samym nastawieniem jedziemy do Olsztyna, że będzie to na pewno ciężkie spotkanie, ale jedziemy po 3 punkty i głęboko w to wierzę, że nam się uda zgarnąć 3 punkty. Ruszyła ta skuteczność. Faktycznie w Łodzi wyglądało to bardzo dobrze. No to teraz kolejny cel przed wami. Utrzymanie tej skuteczności i udowodnienie tego w kolejnym pojedynku z teoretycznie tylko, podkreślę to, słabszym rywalem, zamykającym na chwilę obecną tabelę. Tak, no w pierwszych meczach ta skuteczność u nas była słaba i potrzebowaliśmy takiego meczu jak ten w Łodzi, żeby strzelić kilka bramek i mam nadzieję, że od tego meczu zacznie się taka nasza lepsza skuteczność i tych meczach będziemy nie dość, że dominować, to jeszcze będziemy strzelać te bramki. Jak wygląda tydzień przedmeczowy? Na czym najbardziej skupiacie się przed tym chyba jednym z najbardziej odległych wyjazdów w tej rundzie? No przede wszystkim skupiam się na analizie przeciwnika każdego, jak co tydzień. A druga strona też skupiam się nad własnymi aspektami, żeby je poprawiać, ulepszać, a to co dobre to jakby podtrzymywać i żebyśmy byli jakby coraz lepszą drużyną. No i oczywiście dalecy jesteśmy od tego, żeby ferować jakieś osądy faworyt lub ewentualnie drużyna, która będzie w defensywie szukać swojej szansy. To jest wiadomo pierwsza liga i tutaj każdy z każdym po prostu może wykręcić bardzo dobry wynik. Tak, no samo to nam pokazuje nasz mecz ostatni. Nie my byliśmy faworytami, a wygraliśmy 3-0, więc to jest właśnie pierwsza liga, gdzie każdy z każdym może wygrać. Na każdym meczu trzeba być skupiony, czy grając z ŁKS-em, czy jadąc na Olsztyn, który nie ma żadnego punktu, czy ma jeden. Także musimy się skupić na dobrej grze, żeby wyciągnąć z tego meczu maksa. No i ostatni wątek, pozytywny. Wreszcie jest możliwość trenowania w warunkach bardzo dobrych. Wreszcie słońce, wreszcie ta aura wam sprzyja, bo to, co działo się przed Łodzią, to troszeczkę wiało Ligą Szkocką. No tak, nasze boisko wyglądało średnio, ale jest fajnie, jest fajna pogoda. Teraz słoneczko wyszło, boisko doszło do lepszego stanu i no nic, tylko korzystać z tych dobrych warunków. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem Bartosz Jaroch, zwycięzca plebiscytów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnych miesiącach, ale Bartek, myślę, będzie starał się, żeby po raz kolejny wpisać się na tą listę. Oczywiście tak, dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Drodzy Państwo, my natomiast korzystając z nadarzającej się okazji, bardzo gorąco i serdecznie zachęcamy do zakupu biletów na zbliżający się pojedynek Apklan Resowi Rzeszów z Miedzią Legnica. Ten już w przyszły piątek o godzinie 20:30 na Stadionie Miejskim w Rzeszowie. Kupujcie, bądźcie 12. zawodnikiem naszej ekipy.